To oczywiście później te oceny złagodniały, mijały lata, te oceny nie były już tak wyostrzone, ale to jest historia i historii nie zmienimy. I musimy wiedzieć, z kim idziemy, dokąd i przeciwko komu. Pójście z sojusznikami komunistów to jest tak samo jak pójście z komunistami i nie możemy udawać, że oni są inni. Pójście do Wilni Wojciecha Jaruzelskiego, nagrywanie programów z jego córką, w sytuacji, kiedy ona nie kwestionuje tego, co ojciec zrobił, nie odcina się od tego. Bo ja rozumiem, syn Hansa Franka mówi, ojciec był zły. Ja do tego syna mieć pretensji nie mogę. Jeśli ktoś miał w rodzinie tego typu sytuacji, mówi, ale my tacy nie jesteśmy, my to potępiamy, to ja do tej rodziny nie mogę mieć pretensji. Ale jeśli ja uważam, że moja rodzina, która sprzedawała się, kolaborowała, jest fajną rodziną i ja tego kwestionować nie będę, to akceptowanie takiej osoby w przestrzeni publicznej, poklepywanie się publiczne, ściskanie do kamery też o czymś świadczy. Willa Państwa Przedpełskich, gdzie obecnie mieszka Monika Jaruzelska, została przejęta przez Wojciecha Jaruzelskiego zgodnie z komunistycznym prawem. To jest ostateczne stanowisko sądu. Ale co to znaczy komunistyczne prawo? Jeśli jednym zabierano, a innym dawano. I to zostało przyklepane, ponieważ ówczesne prawo tak stanowiło, że to było możliwe. Czyli jeśli ja idę do tej willi i tam nagrywam program z córką dyktatora, to w takim razie ja tam mogę iść, ale poprosić, pani Moniko, czy pojedziemy razem do kopalni Wujek, czy pojedziemy razem na wybrzeże, czy stanie pani w twarz z rodzinami ofiar i powie im pani, że to nie było takie złe, ojciec był fajny, kochał, głaskał po główce, przynosił cukierki z Urzędu Rady Ministrów czy z Biura Politycznego, a cała reszta mnie nie interesuje. Czy ona tym ludziom by to powiedziała? Oczywiście, że nie. Więc ci, którzy tam chodzą, którzy razem z nią występują, biorą udział w spektaklu, który jest niemoralny, który jest deprymujący, dlatego że to jest psucie życia politycznego.